Marta Miller, witam Was na moim kanale i dzisiaj będzie superowy odcinek, bo będziemy robić pyszności. I to nie byle jakie pyszności, bo w dzisiejszym odcinku pokażę Wam 4 przepisy na jedne z moich ulubionych śniadań w wersji fit, więc lećmy z tym odcinkiem. Zanim przejdziemy do przepisów, oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam jest ich o wiele, wiele więcej i na co dzień dzielę się z Wami moimi radami dotyczącymi odchudzania, ale też zdrowego stylu życia i motywuję Was do działania, więc koniecznie wpadajcie. Zakładam mój fartuszek, lecimy do kuchni, a Wy w tym czasie możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i zasubskrybować, śledzić mnie tutaj na YouTubie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tych przepisach, które Wam dzisiaj pokażę. Będą i łatwiejsze, i trudniejsze opcje, ale każdy z nich ma na celu urozmaicić Wasze śniadania, żeby to nie były płatki z mlekiem, tylko coś zdrowego, odżywczego i przepysznego. Całe makro i gramaturę macie w opisie, a teraz bez zbędnego przedłużania lecimy do kuchni. Do miski dodaję sobie 50 g płatków owsianych, jedno jajko oraz mleczko. Do tego łyżka kakao. Ja dodaję również nasiona chia, ale nie musicie, one mają tutaj bardziej zadanie odżywcze niż smakowe lub jeżeli chodzi o konsystencję, więc możecie na spokojnie pominąć. Dodaję jeszcze proszek do pieczenia, około pół łyżeczki. Do tego słodzik, ja dodaję około łyżkę, możecie dodać tyle ile chcecie lub po prostu pominąć, ale polecam dodać, bo będzie słodszy. I teraz wszystko mieszamy. To teraz wystarczy, że przelejemy sobie to do naczynia żaroodpornego. Jest to dość wodnista konsystencja ze względu na ilość mleka, ale za to płatki będą idealnie nasiąknięte tym mlekiem. I teraz wkładamy to do nagrzanego piekarnika. Nasze pieczone cudeńko jest gotowe. Obsypuję ją 2 kostkami czekolady, dopóki jest ciepłe, żeby ta czekolada fajnie się rozpuściła. I na sam koniec wszystko będę oblewać masłem orzechowym. Cudo, po prostu cudo. Na początek zajmiemy się mokrymi składnikami. Dodaję sobie 120 g jogurtu. Najlepiej, żeby był 0%, ale nie musi być. Po prostu 0% będzie miał mniej kalorii. Do tego jajko. I 15 g oleju. Wiem, że to jest duża miska, ale nie pytajcie. Teraz przesiewam sobie 50 g mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia oraz oczywiście słodzik, u mnie jest to 20 g erytrytolu. Ponownie wszystko razem mieszamy. Ciasto jest lekko gęste, ale to dobrze. I teraz dodajemy sobie malinki, truskawki bądź borówki, cokolwiek chcecie. Robiłam tą wersję i z jagodami, i z truskawkami, i z wszystkim, była przepyszna. Teraz to wszystko dokładnie ze sobą mieszam. Mam już foremki, teraz będziemy do nich przekładać ciasto. Co jest ważne, przekładamy aż po brzegi. Przypominam, że to są fluffy babeczki i one będą takie właśnie mięciutkie. Babeczki są gotowe, teraz przekładamy do piekarnika i będziemy je sobie piec. Teraz wyszło mi 5 babeczek, zazwyczaj wychodzi mi 6, ale zobaczycie, że tym też da się najeść. Cudo, po prostu cudo. Ma
mały przerywnik, jeżeli chcecie wiedzieć, co jem w ciągu dnia, to wbijajcie na ten film i inne filmy z takiej podobnej tematyki, jak schudłam 10 kg, jak poprawnie zacząć odchudzanie, macie podlinkowane zawsze w opisie, więc jeżeli chcecie schudnąć lub interesuje Was to, co jem, to wpadajcie tam koniecznie. Teraz będziemy robić placuszki bananowe. Niestety przed chwilą nie nagrało mi się, jak do misy blendera wstawiam 2 banany i 2 jajka, ale za to teraz nagrywam. Dodaję 40 gram płatków owsianych. No i to wszystko, mamy gotowe śniadanko, prawie, bo teraz jeszcze tylko smażenie. Ten przepis jest fajny, bo nie wymaga od Was ani słodzika, ani odżywki białkowej, tylko banan, jajko i płatki owsiane, czyli chyba coś, co każdy ma w domu. Idziemy smażyć! Do garnuszka wsypujemy 25 gram kaszy mannej i gotuję aż do zagęstnienia wraz z 200 ml wody. Lecimy na palnik. Kaszka manna już nam zgęstniała, więc teraz dodamy sobie słodzik, wiórki kokosowe oraz odżywkę białkową. Kaszka gotowa, teraz dodaję sobie do niej jogurt. O, nie w taki sposób. Użyłam Skyru, ale może być to równie dobrze z każdy inny jogurt. Teraz krok, który możecie pominąć, czyli blendowanie, ale nada to naszej kaszce o wiele lepszej konsystencji. Jak się prezentuje konsystencja kaszki, w sumie już teraz jest gotowa do spożycia, ale żeby była bardziej deserkowa, to zrobimy sobie ją z żelatyną lub agarem. Jedną łyżkę żelatyny rozpuszczam w niewielkiej ilości wody i dokładnie mieszam do rozpuszczenia. Wybierzcie sobie jakieś wasze ulubione naczynko. Ja wybrałam słoik. Na dno dodaję biszkopty, ja mam takie zwykłe biszkopciki. Około 2, mogą być również herbatniki. I ostatni krok, przelewam na nasze biszkopciki do pojemniczka. I taki deserek wkładamy teraz do lodówki, żeby nam zastygł na około, myślę, godzinkę. Dodałam na wierzch czekoladę, oczywiście nie musicie tego robić. W tym odcinku. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Jeszcze raz przypominam o łapce w górze, komentarzu i subskrybowania mnie, ponieważ bardzo mi zależy, aby te filmy docierały do jak największej ilości odbiorców. Szerzę zdrowe nawyki i mówię o zdrowiu, więc mam nadzieję, że to jest też Waszym zdaniem ważny temat. Dajcie znać, jakie kolejne materiały Was interesują na moim kanale. Dziękuję, że tutaj byliście. Pamiętajcie, że jesteście cudowni i że zdrowe jedzenie jest naprawdę bardzo ważne. Zacznijcie się odżywiać.